Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich, i Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. I posłuchaj dziś tych słów. Dziękując Ojcu, który was, nas, zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Gdy czytasz swoją Biblię, Boże Słowo, zwróć uwagę szczególnie na czas przeszły Bożego Słowa. Podkreślaj sobie te fragmenty, które mówią o tym, kim już jesteś w Chrystusie, co dla ciebie uczynił, co masz w Nim dzięki Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Następnie, czytając je, wypowiadaj głośno sam do siebie tak długo, aż twoje myśli i twoje serce zjednoczą się z tym Słowem. Pomyśl, że Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, zawołał: wykonało się, i że twoja wiara w to, co wykonało się, jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Jest przekonaniem tego, czego jeszcze nie widzisz i nie czujesz, i że sprawiedliwy właśnie z tej wiary żyć będzie. Wiara jest. Nie będzie, nie była, ale jest. Nawet nie będziesz żył, Biblia mówi, z miłości czy z nadziei, ale z wiary. No, On już uzdolnił ciebie do takiego życia. Wtedy, kiedy wyrwał cię z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym masz już odkupienie wszystkich swoich grzechów. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.